wiele atrakcji, ale to za chwilę. Najważniejsze chyba jest to, żebyśmy sobie właśnie w tym okresie już przedświątecznym, za tydzień Boże Narodzenie. Drodzy Państwo, życzę Państwu, żeby te nadchodzące święta Bożego Narodzenia były świętami pełnymi ciepła rodzinnego, miłości, szacunku, żeby wasze domy tętniły gwarem, żebyście mieli dużo gości, albo żebyście w gościach byli, żebyście nie byli sami w tym dniu, żebyście poczuli to chyba takie najbardziej rodzinne, ciepłe, polskie święta, takie tradycyjne, które wszyscy pewnie Państwo pamiętacie od swojego dzieciństwa. Święta, które niosą ze sobą Nowe Narodzenie Boskie, ale też może z tego życzenia przy opłatku będziemy się mogli mocno wyściskać, co? Oj tak, żeby tak było. Także życzę wam Bożego błogosławieństwa na ten czas Bożego Narodzenia, kiedy będziecie już zasiadali do wigilijnego stołu. Wtedy w szczególny sposób proście Chrystusa Pana o to Boże błogosławieństwo. Opłatki żeśmy poświęcili na początku Adwentu, więc za chwileczkę wejdziemy pomiędzy was z tymi opłatkami. Życzę wam wszelkiego dobra, pokoju i miłości wzajemnej i miłosierdzia względem tych, którzy potrzebują wsparcia. Szczęść Boże. Dziękuję. Oczywiście dziękujemy również zespołom artystycznym, które uświetniają swoją obecnością w dzisiejszy święt. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Teraz prosimy o opuszczenie może jakiejś muzyki. Już kolędy puszczamy. A będą śpiewały. A tym... Szkoła posła w Kołuszynie.
Oknę biała, śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w łobie leży, na wyścigi każdy bierze. Zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w łobie leży, na wyścigi każdy bierze. Zobaczyć malucha, malucha. Jezusa z radością, a Maryję Matkę Jego z godnością, z godnością. Już wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Już wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Brawo! O północy, Uraczowskim cała się przymnożnicy, Wesełku, w momencie wyszła, radujmy się, Come on.